No i znowu. O. O, sprężyna wyszła. Kurde. Sprężyna puściła. Patrz. No. Tak, tutaj sprężyna puściła. Dobrze, że śmigło nie uderzyło. Nie, tutaj je puściła z jednej strony i trzymała. No, będę musiał zamówić sprężynę, kurde, i znowu robota. No i jestem w garażu po wczorajszym przelocie. Okazało się, że strzeliła sprężyna w sprzęgle. Dlatego trzeba ściągnąć bęben, pasek, filtr, poluzować, zobaczyć, co tam w trawie piszczy. Biorę się do roboty. I tak, klucz 12 i bierzemy się za odkręcanie koła pasowego. Jedną ręką ciężko będzie, więc po odkręceniu kolejna część. Udało mi się poluzować śrubę. Odkręcę śrubę mocującą koło pasowe, później na imbusa odkręcę trzymające całe koło piaste, no i poluzuję pasek. Po odkręceniu tych dwóch śrub zakładam kolejny klucz i luzuję pasek. Pasek ściągnięty. Możemy sobie przy okazji zobaczyć, w jakim jest stanie. No, ten wygląda jak nowy. Dlatego nie zamawiam nowego. No i zaraz ściągam to koło, a potem pokażę wam, jak się ściąga ten bęben. No niestety, żeby zdjąć tą osłonkę i dostać się do zawleczki, trzeba tu jej osłonkę przewiercić i śrubą tak kręcić, aby ona wyszła. Osłonkę zawsze można wyrzucić i kupić nową, ale po co, zawsze można potem ten otwór zaślepić. I teraz dostajemy się do zawleczki zabezpieczającej. Zdejmę ją, później założę ściągacz, no i powoli będę się brał za ściąganie, ale jeszcze w pierwszej kolejności zdejmę fajkę, świecę wykręcę, no i założę blokadę tłoka. No i wyjąłem świecę z napędu. Świeca ma kolor słuszny, kawa z mlekiem, aczkolwiek dopiero ma przelatane około 8 godzin, dlatego być może ten kolor jeszcze nie jest taki, jakby się niektórym podobał, ale jest słuszny. Do blokady wału używam specjalnego urządzenia, które nam zablokuje wał i nie pozwoli, aby się przekręcił. Tym samym pozwoli mi zdjąć sprzęgło. O, i wał stoi. Dlatego zakładam zaraz ściągacz, no i wam dalej będę już objaśniał, co i jak. Ściągacz na bęben założony. No, wymaga to trochę siły. Kręcimy i tak kręcimy, aby sprzęgło zeszło z tej czpienia. No i kręcimy tak, żeby ściągnąć cały bęben. Posiadanie niektórych narzędzi bardzo się przydaje. Zobaczymy, co naszym oczom się ukaże, co się wydarzyło z tym sprzęgłem. Sprężyna nie trzyma, to wiadomo, że się rozpadnie. No ale trzeba zobaczyć, czy sprzęgło jest całe, czy tylko sprężyna poszła.
No i moi drodzy, po rozkręceniu sprzęgło jest w takiej postaci. Wiadomo, sprężyna poszła. No, reszta elementów opadła, co się samo przez się rozumie. No jeden chyba się tutaj zapiekł. No także najprawdopodobniej sprzęgło będzie całe do wymiany. Pamiętajcie, że trzeba mieć długi klucz nasadowy 12, żeby nasadzić na sprzęgło i go odkręcić. Oczywiście kręcimy z ruchem odwrotnym do wskazówek zegara. O, samo sprzęgło ciężko się odkręca. Trzeba użyć dosyć dużej siły, ale po ściągnięciu okazuje nam się widok wału i całego sprzęgła. Tutaj oczywiście wszystko czyścimy, sprawdzamy, czy jest na swoim miejscu. No i możemy przystąpić do wymiany sprzęgła, jak już przyjdzie od producenta. Sprzęgło rozłożone na części, napęd wyczyszczony. Na dzisiaj kończę. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia drugiej części tego odcinka. No i oczywiście będzie to niespodzianka. Za parę dni wybieram się w jedno miejsce. A w jakie? Zobaczycie w kolejnym odcinku. Zapraszam.